Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek z Syberii i ostatnio udało nam się dowiedzieć, co się stało z Hansem. Mogliśmy obejrzeć właściwie filmik na temat tego, jak upadł w jaskini. Właściwie pozostaje nam jedna sprawa, czyli pociąg. I w takim razie wybierzemy się teraz do Oscara. Też mówiłam, że lubię imię Oscar, coś mi się tak kojarzy. I jestem w 100% pewna, że mogłam już o tym wspominać. A w ogóle ostatni odcinek był trochę krótszy niż poprzednie, chociaż w sumie one takie nie były równo wcześniej. Ale wydaje mi się, że raczej będą bliżej pół godziny niż godziny te odcinki. Bo mi tak jest po prostu łatwiej. Teraz to było... nie pamiętam, w którą to jest stronę. Dobra, to tutaj chyba, mi się wydaje. To jest dworzec. W ogóle, kurczę, zbudować sobie dworzec na podwórku, nie? To jest rozmach. No dobra. Idziemy do Oscara w takim razie. Trochę się trzeba nabiegać. Ale trudno. Druga rzecz, którą już chciałam powiedzieć, to wybaczcie, jeśli czasem będę tracić głos albo kasłać, ale ja jestem po prostu wiecznie chorym człowiekiem, więc choćbym bardzo chciała, to mogę czasem brzmieć dziwnie. Cześć, Oskar. Czy już możemy jechać? To znowu ja, Oskarze. Witaj, Kate Walker. Ten pociąg jest wspaniały. Cieszę się, że ci się podoba, Kate Walker. Ten pociąg został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów. W sumie to nie pamiętam. Nie wiem, nie mam pojęcia, który muszę na... Podjęłam decyzję i chcę z tobą wybrać się w tę przejażdżkę. Jestem gotowa wyruszyć. Decyzję, że chcę wyruszyć, bilet, nie? Proszę. Jaki bilet? O co ci chodzi? Przepisy mówią wyraźnie, Kate Walker. Każdy pasażer tego pociągu musi posiadać ważny bilet. Okej, spoko. Więc gdzie mogę nabyć ten bilet? Tylko bileter może wydawać bilety. Masz szczęście. Kasa biletowa jest teraz otwarta. Idź tam natychmiast. Okej. Dobrze, wspaniale. Aha, dobra, Oskar idzie sprzedawać bilety. Zapewne. No dobra, a już widzieliśmy kasę biletową, więc udamy się tam oczywiście. Po bilet. Czy mamy jakieś pieniądze? Czy w ogóle trzeba zapłacić pieniądze? To jest dobre pytanie, prawda? Wow, ale ona wolno schodzi z tego pociągu. Z drugiej strony ja osobiście strasznie się zawsze bałam tych schodków w pociągach, że wpadnę w tę dziurę tam na tory. Ależ przecież to ty. Czym mogę pani służyć? Poproszę bilet. Ale Oscar, to ja, Kate Walker. Prawda, nazywa się pani Kate Walker. Czy w takim razie mogę, pani służyć, kupić bilet? Poproszę bilet na pociąg. A co, sprzedajesz coś jeszcze? Jedyną funkcją tej kasy biletowej jest sprzedaż biletów. Prosimy o pośpiech. Kasa zostanie zamknięta. Już powiedziała, chcę bilet. Czym mogę służyć? Poproszę bilet. Może nie powiedziała tego dostatecznie bezpośrednio. Tak. Jeden bilet. Dokąd się pani udaje? Ja... nie wiem. To ty chciałeś, żebym miała bilet. W takim razie bilet na podróż. Na podróż w nieznany. W ogóle, Kate Walker, ja cię podziwiam, że ty gdzieś się wybierasz w ogóle... kto wie gdzie, bo właściwie to nie wiadomo gdzie. Ale okej, bilet na kolej mechaniczną. Odjazd z Valady Line. Niniejszy bilet jest ważny dla jednej osoby i należy go przedstawić urzędnikowi kolei mechanicznej, gdy będzie to wymagane. Wspaniale. Autoryzacja pełnego i częściowego dostępu do majątku ruchomego i nieruchomego, będącego częścią spuścizny dziedzictwa rodziny Wollerbergów. Opis przedmiotu. Jedna lokomotywa sterowana mechanicznie wraz z wagonem, akcesoriami i maszynistą. Niniejszy dokument podstemplowany przez umocowane władze uprawnia jego posiadacza do wstępu do wymienionej powyżej własności. Proszę go nie zgubić. Ta kasa nie ma uprawnień do wydawania duplikatów. Ta zasada obowiązuje również dołączone dokumenty. Ale ty jesteś służbistą. Zgoda na uruchomienie pociągu. Kontroler biletów może poprosić o nią w każdej chwili. Ale no, ty jesteś... Uwaga, czas właśnie minął. Kasa zostaje zamknięta.
Weź tu rozmawiaj z automatem, nie? No dobra. To ciekawe, czy powie teraz coś innego. Czy jednak nie? Dzień dobry. Mam bilet. To znowu ja, Oskarze. Witaj, Kate Walker. Oskarze, dlaczego nie ruszamy? Muszę przestrzegać przepisów. Proszę o bilet. Mam Kate bilet! Walker. Aha. Nie sądzisz, że twoje... Ja również... Muszę mu dać ten bilet, prawda? Nie tu. Tu są dokumenty. Proszę bardzo, mam bilet. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Dlaczego nie chcesz wziąć ode mnie biletu? Muszę przestrzegać przepisów, Kate Walker. Nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Muszę potwierdzić twoją zgodę na odjazd. Ale z ciebie formalista się zrobił, Oskarze. Ale się wkurzyła już. No cóż, tak, no więc potrzebujemy zgody na wyjazd. Więc... musimy ruszyć dość daleko, więc oczywiste jest, że będzie tyk, tyk, cięcie, bo musimy się wybrać aż do kancelarii, więc chwilkę to zajmie, więc bez sensu oczywiście. Pokazywać. Za każdym razem to mówię, że bez sensu pokazywać. A, okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to chyba w pierwszym odcinku to była. Tu jest taka sobie pieczątunia. Jak widzicie, approve. Tylko, że ona nie ma... Mi się kręci tu. Ona nie ma tuszu. Chyba, że nie mogę jej użyć bez tuszu. Tu musimy wlać tusz. I baba! Ten tusz widocznie działa też jako paliwo. Wspaniale. I mamy zatwierdzono. To jest takie śmieszne, bo tu tam było spolszczenie, więc było już zatwierdzone, a tutaj nie jest spolszczone, jest approve. Więc to się zmienia zależnie od tego, jak patrzymy. No dobra, to przyszłam tu i oczywiście znowu cięcie, bo muszę wrócić do pociągu. No okej, okay. Mamy zgodę na odjazd. Ciekawe, czy to wystarczy. Trzymaj, oto twoja głupia zgoda na uruchomienie pociągu. Głupia zgoda, chyba Kate się wkurzyła. Teraz jest w porządku. Czy już możemy ruszać? To znowu... Witam. A nie, bo ja muszę mu dać ten bilet tak ręką, tak. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Dobra, co jeszcze jest? Dlaczego nie ruszamy? Mam nadzieję, że to nie ja jestem powodem opóźnienia tego pociągu. Nie chciałbym być niegrzeczny, Kate Walker, ale obawiam się, że nie zostały spełnione wszystkie warunki odjazdu. Jeśli to dowcip, Oskarze, to kiepski. Naprawdę muszę jak najszybciej. Ja sądzę, że to automat, że nie robi sobie ten żartów. Muszę ściśle przestrzegać instrukcji. W przedziale bagażowym znajdują się 3 puste miejsca. 2 z nich muszą zostać zajęte przez 2 bardzo ważne przedmioty. Pociąg może odjechać tylko wtedy, gdy te przedmioty znajdą się na swoich miejscach. Proszę mi teraz wybaczyć. Muszę zająć się przygotowaniami do odjazdu. Dobrze. Nie chcę łamać żadnych zasad. Kate naprawdę brzmi na coraz bardziej po prostu zdenerwowaną, no ale z automatem nie pogadasz, nie będzie słuchał żadnych argumentów. No i mamy tutaj se. Mamy sobie szafeczkę, mamy sobie piedestał. Na tych półkach przechowywuje się chyba wartościowe przedmioty. To się tak odmienia? Przechowywuje, a nie przechowuje? Ciekawe. To teraz mnie zastanawia. Ja nie jestem dobra w języku polskim i nigdy nie byłam. Zwłaszcza w takich rzeczach. Co ja tu muszę położyć? Dobre pytanie.
No widzicie, bo ja oczywiście musiałam zapomnieć, że trzeba to zabrać ze sobą, nie? Fajnie, musiałam się całą tą drogę cofać. No okej, czyli teraz mam wszystko, co potrzebuję. O, masakra. Naprawdę. To taki był okropnie lamowy moment. Zlamiłam to strasznie. Nieważne. Dobra. Jeszcze tu możemy poukładać cylindry. I wszystko, co cenne, jest już na swoim miejscu. A w ogóle to jest sypialnia. Po co się przeciążać? Walizka. Nie, przeuroczy ten pociąg. Znaczy, ja już mówiłam, ten klimat mi bardzo odpowiada. To jest sukienka. Leży sobie. Chciałabym po prostu pociągiem w takim stylu popodróżować. Chociaż musi być strasznie okropnie w gorąco w nim. Nieważne. Dobra. Oskarze, czy to już? Odłożyłam, co miałam. Oto on, Oskarze. Czy możemy już ruszać? Na razie nie mogę przyjąć biletu, Kate Walker. Zatrzymaj go. Nie mogę zrozumieć, dlaczego wciąż odmawiasz przyjęcia tego biletu? Wszystko jest gotowe, a maszynista szczyci się... punktualnością. Tak, Oskarze, pamiętam. Ale co teraz? O co chodzi, Oskarze? Dlaczego nie wróciłeś do lokomotywy? Jeśli wolno mi wyrazić moją osobistą opinię w tej sprawie, Kate Walker, to natrafiliśmy na problem natury technicznej, Kate Walker. Wykonałem wszystkie niezbędne czynności związane z odjazdem. Koniec podróży, wracamy do domu. Pociąg nie ruszył. Oskarze, zamieniam się w słuch. Obawiam się, że zapomnieliśmy o nakręceniu sprężyny w lokomotywie. No tak, no bo przecież to są automaty. Więc zróbmy to na miłość boską. Obawiam się, że nie jestem w stanie tego wykonać, Kate Walker. Pewnie dlatego, że mój proces produkcyjny nie został w pełni ukończony. Brakuje mi instrukcji na tę okoliczność. Ale żeby prowadzić pociąg, dobrze, masz. W takim razie sama się tym zajmę. Mam nie rozbijemy nadzieję, się. Że nakręcany pociąg nie jest zbyt skomplikowany. Zaczekaj na mnie, zaraz wracam. Ale po prostu podoba, dobrze, mi się tu to, że ewidentnie po prostu słychać w głosie, że ona jest zdenerwowana. To naprawdę gratulacje dla aktorki głosowej, która bardzo ładnie to zobrazowała, tą irytację. Czy tam ktoś gwizda? Ja normalnie słyszę gwizdanie. Tak, tu ktoś gwizda. Dlaczego tu ktoś w ogóle jest? To przerażające w sumie, w ogóle nie można z nim porozmawiać, co jest dziwne. Możemy sobie z drugiej strony spojrzeć na dworzec. Tak naprawdę. On naprawdę gwizda. I sobie szoruje jakiś w ogóle randomowy ziomek. Randomową podłogę. Wiecie, takie to jest na tej zasadzie, że... Ale po co to robić? Strasznie dużo tu schodów, jakby... I to wcale nie jest miejsce, do którego miałam dojść. Ach! Zawsze w za dużo miejsc tu można iść, gdzie nic nie można zrobić. Ale tej grze by się przydał taki ładny remake, ale... Taki, żeby chociaż, wiecie, te tekstury były ładniejsze. Dostosowane do tych rozdzielczości lepiej. I w ogóle. W ogóle zabawny ten klucz. I to wystarczyło, żeby po prostu cały pociąg nakręcić.
5 obrotów. Możemy to schować? No nic. To teraz będziemy mogli odjechać, Oskarze. Musimy niestety zostawić Vala Delaine, które jest naprawdę cudowne. O! Nowy telefon. Kate, to ja! Dan, chciałam do ciebie zadzwonić. Tak, tak. Złościsz się na mnie? Właśnie dzwoniłem do Marsona i Lormonta. Powiedzieli mi, że nie wrócisz w tym tygodniu. Ach, tak. Więc kiedy zamierzasz wrócić? Nie wiem. Nic na to nie poradzę. Sytuacja jest trochę dziwna. Może na początku przyszłego tygodnia. Tak, nieważne. Dan, proszę. Nie rozłączaj się, proszę. Sprawa nabrała większego rozmachu niż przypuszczałam. A wiesz, jak kocham tę pracę. Wydaje mi się, że nie interesuje cię wcale, że Goldbergowie zamierzają... Tak, to znaczy nie. Chodzi o to... Dan, naprawdę nie mam teraz czasu. Wiesz, że o tobie myślę. Kocham cię, najdroższy. Zadzwonię do ciebie, gdy się czegoś dowiem. Obiecuję, muszę kończyć, bo nie zdążę na pociąg. Pociąg? A dokąd teraz się wybierasz? Kate, to jakiś szaleństwo. Właściwie to tak, tu się z nim tak zgadzam. Naprawdę to nie wiem. Kocham cię, skarbie, wiesz o tym. Kate! To naprawdę brzmi jak szaleństwo. Żeby wybierać się w tę podróż. W ogóle, wiecie, z jakimś tajemniczym facetem w tajemnicze miejsce, z dziwnym automatem na pokładzie. Cała. Brzmi jak świetny plan. Wszystko załatwione. Pociąg jest gotowy do odjazdu. Strasznie mi wstyd. Moja ignorancja zaiste jest niewybaczalna. Mam nadzieję, że nie wątpisz w moje umiejętności, Kate Walker. Proszę, wróć na miejsce, bo za chwilę odjeżdżamy. Nareszcie. Tak, i trafiliśmy do kolejnej stacji. Zobaczymy. Co Oskar nam teraz powie? Gdzie jesteśmy, Oskarze? W gmachu Uniwersytetu Barkstadt. Czy na pewno musimy się tu zatrzymywać? Sytuacja nie jest zgodna z celem naszej podróży. Więc na co czekasz? Nakręć je. Znajdź jakiś sposób. Musi być gdzieś na tej dziwacznej stacji urządzenie do nakręcania pociągów. Nie widziałem niczego, co pasowałoby do tego opisu, Kate Walker. To w takim razie musimy tego poszukać. Nie podoba mi się ta stacja. Wilgoć w tutejszym powietrzu jest szkodliwa dla mojego wysublimowanego układu trybów. Poczekam na ciebie w pociągu. Ach! Niech to. No więc tak, nie ruszymy. To na razie, jak się uda, to i Kate. Czy tam było pozdrów, Kazie? Naprawdę?
myślałam, że powie to co zawsze, więc właściwie to jego nie słuchałam, nie? Ale... Okej. Okay. Pozdrów Kazie, super. Ptaszki! W ogóle to jest prześliczne miejsce, takie... Kojarzy mi się z palmiarniami, ale bym sobie poszła do jakiejś palmiarni. A, dzień dobry, ptaszki. Są trochę niebezpiecznymi ptaszkami. Ale no nie można odmówić klimatu temu miejscu, prawda? Bo naprawdę jest świetne i odgłosy są też takie, wiecie, dżunglowe. Dżunglowe odgłosy. No ale wiecie, takie odgłosy dżungli właśnie. To jest właśnie ciekawe, bo to nie jest całkowicie zamknięte, żeby utrzymać taki mikroklimat dobry dla roślin tropikalnych, no to jednak... Przydałoby się, żeby to było zamknięte. Więc teraz musimy się wybrać w taką dość długą i karkołomną podróż. W dość ciekawe miejsce w sumie. Nie no, dobra, nie jest aż taka długa, ale... Ale dość ciekawa. A mianowicie dlatego, że jak zobaczycie tutaj po prawej, po drugiej stronie wszystko jest zniszczone. Wygląda przerażająco w sumie. Wygląda jak maszyna nakręcająca, której używałam na stacji Valadilaine. Muszę znaleźć sposób na przemieszczenie tutaj pociągu. To w ogóle wygląda jak niezbudowane do końca, jak można tutaj zauważyć, bo to są jakieś takie pręty zbrojeniowe, wiecie, tutaj jest ta maszyna, a tam jest w ogóle jakaś brama. Budował te tory. To było coś, jak grałam, co mnie bardzo zastanawiało i nie pamiętam, czy była na to odpowiedź, czy nie. I w sumie nic więcej tutaj, poza obejrzeniem sobie tej bramy z bliska, która jest monumentalna, nie mamy. Więc tak, ja wracam do Oscara. Już nie będę cięła. Przebiegniecie ze mną tę drogę. Dużo jest tu biegania, ogólnie takiego w tej, we w te. A jeśli już nie wiesz, co robić, na przykład w ogóle, wiecie, poznajesz dopiero tę grę, to już w ogóle jest bardzo dużo biegania. Może w sumie z drugiej strony dobrze, że nie da się klikać na wszystko, jeszcze sprawdzać, co ona o tym mówi, bo to by trwało jeszcze dłużej. Tak naprawdę. Musimy iść na chwilę do Oscara. Tak naprawdę. O! Sam do nas przyszedł. Nie poszła Kate Walker do Oscara. Poszedł Oscar do Kate Walker. A w sumie nie poszedł do nas, bo tylko krzyczy do nas, że musi nam coś powiedzieć i tyle. Moglibyśmy go olać. Muzyka jest taka fajna. 10 raz już to powiedziałam, tak, ale Oskarze. Będę to powtarzać do końca gry. Nadeszła wiadomość dla ciebie. Wiadomość. Zostałaś wezwana, by spotkać się z rektorami. Sprawują oni najwyższą władzę na uniwersytecie. Chcą z tobą porozmawiać. Ze mną? Tak, z osobą odpowiedzialną za pociąg. Ach tak. Więc ja teraz dowodzę. Dobrze. A po co mam się z nimi spotkać? Tego nie powiedzieli, tylko tyle, że to ważne. Okej, okay, no dobra. To w takim razie udajemy się do rektorów. To nie w tę stronę. Albo w tę. Poczekajcie, strony mi się pokręciły. Nie, to w tę stronę muszę iść. Muszę przejść przez most.
Przecież ona strasznie długo przechodzi przez mosty, to jest w ogóle ciekawe. No bo powiecie, po schodach nie biega, nie? A tak jeszcze można nią trochę podbiec, a tutaj już nie można, jakby na moście samym. Na moście musi sobie po prostu spokojnie przejść. Możemy wyjść z Barokstadt? To się tak wymawia? Czemu to wszystko ma takie trudne nazwy? Pink, 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 pink. Wspaniale. W ogóle trochę taki ten izometryczny rzut dziwnie tu wygląda, mam wrażenie. Tak, i doszliśmy do uniwersytetu. Jest wiele ciekawych rzeczy. I oczywiście klimat jest. Jak to zwykle. Cześć. Ej, maleńka! Zabawimy się? Niezła z ciebie laseczka! Podobają mi się okay. Twoje duże, okrągłe oczy! Co ty sobie wyobrażasz? Hej, lalunia! To mi się podoba w kobietkach! No dobra, już dobra! Masz mnie! No, powiem ci, gdzie kupisz mi te kawusie! Nie przypominam sobie, byś o to prosił. Ha! Nie bądź taka twarda! Wiem, że to lubisz! Pan chyba nie jest całkowicie w porządku, wiecie? Słuchaj, gnojku. Wracaj do domu do swoich samochodzików i zapomnij, że mnie widziałeś. Okej, to też był taki dialog, wiecie, bardzo wiele wnoszący. Ale przynajmniej spotkaliśmy jakiegoś człowieka, nie jest to takie całkiem wyludnione. No dobra, trafiliśmy do uczelni. Ja myślę, że tak z tymi cięciami to wyjdzie około pół godziny i myślę, że to jest dobry moment. O, jeszcze chcę zobaczyć mamuta. Piękny. Myślę, że to jest dobry moment, żeby to skończyć. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Że będziecie z niecierpliwością czekać na kolejne. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć, cześć!